Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Przychodzi baba do lekarza i mówi, a nie, nie, to nie ten kawał jest. Wychodzi Biden z Białego Domu i mówi, że inflacja w lipcu była 0%. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest dzwoneczek o zawiadomienia, strzałeczka do subskrypcji. No, filmiki są ostatnio, ostatnich 15, no to chyba 14 jest zdemonetyzowanych. Zdecydowanie niektóre platformy komunistyczne nie lubią opinii sprzecznej z doktryną komunistyczną. No teraz to widać znaki na ziemi i na niebie, że inflacja jest galopująca. Także w lipcu rocznie było 8,5%, czyli rocznie, no 12 miesięcy, ostatnie 12 miesięcy. No ale tak jak Biden wyszedł z Białego Domu i mówił, że cokolwiek definicja recesji, czyli zawracania czy zwracania się ekonomii, czy cofania się ekonomii, no to zawsze było to, że dochód narodowy malał przez dwa kwartały, czyli przez 6 miesięcy, to komuniści teraz mówią, że to nie jest to. No i teraz wyszedł i powiedział, że w lipcu nie było wzrostu cen, dlatego inflacja jest zerowa. No, chłopczyk z czwartej klasy chyba by wiedział, że 9% przez 12 miesięcy i później 0 w jeden miesiąc, no to nie można mówić, że ten jeden miesiąc reprezentuje zero inflacji. No może reprezentuje spowolnienie czy zwracanie się ekonomii z powrotem, no ale to nie jest zero inflacji. No, prezydent wychodzi i mówi, że jest zero inflacji. No wszyscy ci debile komunistyczni naokoło bronią go na lewo i na prawo. No, główny urząd statystyczny czy ministerstwo pracy i statystyki to podało w zeszłym tygodniu, że Consumer Price Index, czyli indeks cen konsumenckich nie wzrósł w lipcu i że to jest fenomenalna sprawa. Także to spowodowało to, że to matematycznie, no faktycznie w ciągu 12 miesięcy, no to co ma to znaczenie? Po tym w sumie, jak inflacja zaczęła szaleć. No i Biden wychodzi z tego Białego Domu i mówi, że jest zero inflacji. Ignorancja totalna. Ekonomia socjalistyczna to jest bullshit kompletny. No i to taczka gnoju krowiego. Dlaczego tak się stało? No, dlaczego to się cofa? No, cofa się dlatego, że benzyna w zasadzie w czerwcu, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, to ceny rosły, no ale ludzie się zorientowali. Prawo popytu i podaży spowodowało to, że ludzie przestali kupować benzynę, zaczęli jeździć na rowerach, zaczęli jeździć pociągami, czy tam metrem, no i przestali kupować. W pewnym momencie średnia w czerwcu to była 5 dolarów za galon. Galon, no to jest 3,78 litra, no to sobie tam możecie przeliczyć, ile to jest za litr. Także te 5 dolarów, no przypuszczalnie to jest sporo taniej niż w Europie, ale trzeba pamiętać, że w każdym kraju, no to są podatki europejskie, podatki VAT-u i tak dalej. W Ameryce no to jest około tam 20-30 centów federalnego, no i 10-15 stanowego na galon. Także to są ceny dodatkowe. No dużo demokratycznych stanów, co oni robili, powiedzieli, że znaki były takie na pompach, że dzięki gubernatorowi demokratycznemu podatek na benzynę jest zawieszony. No to za dużo nie za bardzo pomaga, bo jeżeli podatek jest odrzucony, czyli cena jest niższa, no to jest większe zapotrzebowanie, no to jest mniej benzyny, no i wtedy prawo popytu i podaży
się redukuje, no i wtedy zyski wzrastają firm sprzedających benzynę. Także, że te komunistyczne rozwiązanie zablokowania podatku jest debilowate. No, każda kobieta, która robi zakupy, to wie, każdy 11-latek to wie. No i ta cena właśnie, to brak kupowania spowodowało to, że było mniejsze zapotrzebowanie i no do tego jeszcze 2021, no to był COVID jako taki. No ale ceny jako takie wszystkiego innego rosną. Rosną po prostu nieprawdopodobnie. W lipcu ceny i żywności wzrosły dodatkowo 1%, także wzrastały tam 1% co miesiąc, także to robi te 12% rocznie. No konkretnie no to wyliczają, że jest 10,9 przez ostatnie 12 miesięcy. Do tego ceny żywności ogólnie ceny wzrosły o 1-3%. Ceny żywności jeszcze więcej wzrosły, no bo wzrosły 1,3% w lipcu, także w sumie już jest 13,5% rocznie przez ostatnie 12 miesięcy. No do tego ceny będą w zasadzie wzrosły żywności nieustannie. No teraz w niektórych miejscach chleb jest po 7-8 dolarów za chleb, kiedy kiedyś były 2-3-4 dolary. No w dużo miejsc jajka są za tuzin 4, 5, 6, 7 dolarów, te organiczne jeszcze droższe. W wielu Stanach rok, dwa lata temu cena jajek, no to była $1.20, $1.50 za tuzin, czyli 10 centów za jajko, no ale w wielu Stanach 4 czy 5 lat temu mieszkańcy głosowali za tym, żeby jajka pochodziły z kur, które nie są trzymane w kurnikach, tylko na wolnym wybiegu. No i cena jajek wzrosła powiedzmy z 10 centów za jajko do 25 czy 30 centów za jajko. No i ludzie się drapią po głowie. No ale to są właśnie takie rezultaty debili, którzy idą głosować w plebiscytach i tam zieloni im przedstawią, że dobrze by było, żeby jajko było z wolnego wybiegu, a nie z kurników. No i później się dziwią, że jest trzeba 4-5 dolarów zapłacić zamiast 1,5 czy 2 dolary. No wszystkie te produkty, to wychodzi na to, że to będzie rosło. No giełda się szarpnęła w zeszłym tygodniu. Dow Jones, no to poszedł chyba do 304 tysięcy. Także, że ci ludzie, wszyscy, którzy mają 401k, którzy mają ten drugi filar oszczędnościowy, no to przypuszczalnie zobaczyli spory wzrost przez ostatnie parę dni. Cały ten CPI, czyli ten Consumer Price Index, czyli indeks cen konsumenckich, nie bierze pod uwagę cen energii i cen żywności. To jest właśnie to oszukaństwo komunistów, że oni się posługują tym indeksem cen konsumenckich. No i w sumie wszystko pozostałe, poza energią i jedzeniem, no to wzrosło o 0,3% w lipcu. W sumie do 6% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. No to jest 3 razy więcej. To jest 3 razy więcej niż Federalne Biuro Rezerw. Oni by chcieli, żeby było 2% wzrost cen, tak? No bo tam wzrost cen zawsze będzie, no ale to jest duża różnica między 6% a pomiędzy 2%.
wszystkie te serwisy, te wszystkie obsługa, służba, to wzrosło to o 6% przez ostatnie 12 miesięcy. Wynajem wzrasta bardzo szybko. No, dlatego wzrasta bardzo szybko, no bo ostatnio przez całą tą pandemię, no to wszystko spadało, to wszystko było obniżane, ale teraz się wszystko podnosi. Największy problem to jest taki, że prawdziwa wartość pensji zmalała. Co to znaczy? To znaczy tak, że ludzie zarabiają więcej, ale wydają więcej, także efektywnie mogą mniej kupić. Jak mogą mniej kupić, no to nie jest dobre. Koszt życia jest po prostu rośnie nieprawdopodobnie. Pracownicy troszeczkę tam podciągnęli się z tymi pensjami w stosunku do wydatków, ale w sumie to statystyka pokazuje, że są biedniejsi o 3% jest, mogą mniej kupić, co mogli kupić powiedzmy za Trumpa. Do tego dołożyć jeszcze to, że średnia ilość godzin ludzie pracowali się zmniejszyła, no bo nie ma nadgodzin, bardzo często nie pracują tam 40 godzin, także to dodatkowo obniżyło o 4% efektywność tych ich pensji. Także mają w sumie dużo, dużo mniej pieniędzy. No i teraz federalne rezerwa, co oni chcą zrobić? No te wszystkie antyinflacyjne rzeczy, czyli kontrolowanie pożyczek, no bo to jest to, co banki robią. Ten bank centralny pożycza pieniądze tym wszystkim bankom komercyjnym, no i to wszystko się reguluje, bo to wpływa na przykład na stawkę pożyczek na domy, czyli na tą hipotekę, i to powoduje, że ceny domów też się ruszają ze względu na to, że ile ludzie mogą spłacać, tak? No bo jeżeli oprocentowanie jest większe, no to wartość domu nie może wzrastać, bo ludzie nie mają pieniędzy, żeby to spłacać. Tam we wrześniu rezerwy federalne szykują się, żeby 3/4% znowu podnieść. No w latach 1978-80 przed Reaganem, no to były pożyczki, to ludzie płacili pożyczki około 14-15% za domy. No ale to teraz przypuszczalnie nie dojdzie do tego, ale rynek szaleje, nieruchomości, można powiedzieć, padają. Federalny rezerwa no w sumie robi co może, ale to tak jak w latach 70. to cały ten system monetarny, inflacja w latach 1970, no to skakała nieustannie, przesuwała całą tą gospodarkę w tą i z powrotem, także dopiero Reagan przyszedł i to wszystko usprawnił. No rynek pracy jest dosyć silny. Także rząd federalny stara się to troszeczkę przycisnąć te finansowo, monetarnie, ale to wszystko jest polityka. Teraz Biden doprowadził całą tą ustawę walki z inflacją. No, cała ta nazwa ustawy jest dosyć debilowata, walka z inflacją. No ale to tak jak z komunistami. Oni są wspaniali w reperowaniu tego, co zniszczyli. No i teraz właśnie doprowadzili do galopującej inflacji. I teraz cały rząd, są ustawy, setki miliardów dolarów mają być wydawane na to, żeby walczyć z inflacją. No, jedyne co ta walka z inflacją, to powoduje to, że Chińczycy będą produkowali jeszcze więcej tych paneli słonecznych.
jeszcze więcej budżetówki będzie zatrudnionych. Urząd podatkowy ma dostać ostrą broń i prawo do strzelania. Tak, że rząd komunistyczny wie, co robi. Tak? Zamordyzm szykuje, lewactwo szykuje zamordyzm nieprawdopodobne. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie głosujcie na Bidena, nie głosujcie na Clintona, nie głosujcie na Baracka. Bo ci komuniści jedyne, co robią, to wprowadzają socjalizm, wprowadzają bałagan, wprowadzają smród, brud i ubóstwo. Głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, Obamę i Clintona. No widzicie, że za każdym razem, kiedy komuniści przychodzą, to robią smród, brud i ubóstwo. Tyle razy głosowaliście na komunistów i widzieliście smród, brud i ubóstwo, także to jest najwyższy czas, żebyście po prostu zaczęli myśleć normalnie i zaczęli patrzeć na rezultaty, do czego doprowadza lewica. Zdrowia dla normalnych.